Główny maszt łodzi rybackiej jest wspierany przez mocną linę, która rozciąga się od górnej części masztu do pokładu. Jak długa jest lina, jeśli wysokość masztu ma 20 metrów, a lina przywiązana jest do pokładu 15 metrów od podstawy masztu? I teraz żeby zrozumieć to, o co chodzi w tym zadaniu, chcielibyśmy sobie zobrazować to zjawisko, czyli najlepiej narysować sobie łódź rybacką, maszt, pokład oraz linę. Tutaj treść zadania jest żółta, więc sobie zrobimy statek również w kolorze żółtym. Najpierw narysujemy o, pokład, może troszeczkę niżej. Tutaj damy sobie pokład. O. Powinien być prosty, więc spróbujemy jeszcze raz tutaj narysować tę linię. O, teraz może być. Jeszcze tutaj jedna linia. To jest łódź rybacka, więc jeszcze nam brakuje tutaj wody. O i brakuje nam jeszcze masztu. Rysujemy sobie tutaj maszt. O. To jest nasz maszt i e, wiemy, że lina rozciąga się od górnej części masztu do pokładu. Czyli nasza lina będzie tutaj rozciągała się właśnie w ten sposób. I teraz musimy wyciągnąć dane z tego zadania w odpowiedni e, sposób. Popatrzmy. E, lina e, chcemy znaleźć długość liny, czyli chcemy znaleźć tutaj długość liny. Jeśli wysokość masztu ma 20 Metrów 20 metrów A e, lina przywiązana jest do pokładu e, 15 metrów Od podstawy masztu Czyli popatrzmy To jest e, nasz maszt Ma on 20 metrów A lina przywiązana jest 15 metrów Od podstawy masztu Czyli ta odległość Tutaj od masztu do tego miejsca W którym przywiązana jest lina To 15 metrów Nie będę już pisał jednostek To jest tutaj w zadaniu Chcielibyśmy to e, w sumie policzyć Chcielibyśmy znać w sumie tutaj głównie wartość liczbową. I teraz to, co musimy sobie uświadomić, to, że zazwyczaj statki są budowane w taki sposób, że ten maszt jest w sposób, postawiony w taki sposób, że tworzy tutaj z pokładem kąt prosty. Czyli tutaj będziemy mieli kąt prosty, a lina w tym przypadku. W tym trójkącie prostokątnym jest przeciwprostokątną, czyli tutaj będziemy mieli kąt prosty, a lina jest przeciwprostokątną, tak? I to, co musimy sobie też uświadomić, że przeciwprostokątna to jest najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym, możemy sobie to zapisać, że to jest przeciwprostokątna. Przeciwprostokątna. Prostokątna. I teraz przypomnijmy sobie formułę e, twierdzenia Pitagorasa. A kwadrat dodać b kwadrat równa się c kwadrat. Gdzie c e, to jest najdłuższy bok, to jest przeciwprostokątna i to chcemy znaleźć. To jest nasze c. I teraz e, musimy sobie wstawić e, nasze dane elegancko do tego e, równania, czyli będziemy mieli tutaj... Mm, 20 do kwadratu, dodać 15 do kwadratu równa się c kwadrat. I teraz 20 do kwadratu to jest 400. 15 do kwadratu to jest 225, czyli 400 plus 225 równa się c kwadrat. Czyli otrzymujemy 625, czyli 625 równa się c kwadrat. I teraz chcielibyśmy znać c, czyli musimy wziąć sobie pierwiastek. Pierwiastek, będziemy mieli pierwiastek z 625 i minus pierwiastek z 625. Po prostu inaczej. Jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 625? 25 razy 25 da nam 625, ale też minus 25 i minus 25 da nam 625. Ale wiemy, że w geometrii długości boków nie mogą być ujemne, stąd też wiemy, że... C będzie równe 25. I oto nasza odpowiedź. C, czyli długość liny, nasza lina będzie miała 25 metrów. Wykonaliśmy nasze zadanie. Możemy sobie zapisać odpowiedź, że lina ma długość... Ma długość... Długość... 25 metrów. Czyli znając maszt i znając miejsce, w którym ta lina musi być przywiązana do pokładu, znając długość masztu i znając miejsce, w którym lina ma być przywiązana do pokładu, będziemy mogli sobie to zmierzyć. Oczywiście będziemy mogli za pomocą twierdzenia Pitagorasa obliczyć, jak długa będzie musiała być lina. I widzimy, że twierdzenie Pitagorasa może mieć nawet zastosowanie w takich życiowych przykładach.